Witajcie, Przemek z tej strony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się progami oraz tym, jak dokonać szlifu progów, aby nasza gitara dobrze służyła i żeby nic nam nigdzie nie brzęczało. Problemem mogą być nie tylko nierówne progi, nierówno nabite przez firmę produkującą gitarę, ale również ich wytarcie. W takiej sytuacji należy dokonać szlifu progów tak, aby nie było brzęczenia właśnie w tych pozycjach, ale także w innych. Jeśli chodzi o wyrównywanie progów, to w tych dwóch sytuacjach, o których wspomniałem, czyli nierówno nabite progi, tudzież starte progi, dokonujemy tego do tego momentu, kiedy jeszcze mamy materiał. Jeżeli zejdziemy poniżej, powiedzmy 0,8 mm, wtedy już progi zaczynają być bardzo płaskie i bardzo trudno będzie grać technikami typu podciąganie, zwłaszcza jeżeli ktoś ma dużą rękę i lubi grać na grubych strunach. Są oczywiście ludzie, którzy preferują bardzo niską akcję, gdzie progi są bardzo niewiele wystające ponad podstrunnicę. Niemniej nie jest to wskazane, kiedy się chce grać nowoczesnymi technikami. W sytuacji, w której progi już są po pierwszym czy drugim nawet szlifie i są już dosyć nisko wystające ponad podstrunnicę, zaleca się wymianę progów. Ale to jest temat na osobny odcinek, o którym powiemy sobie w przyszłości. A oto zestaw narzędzi, jaki jest potrzebny do zrobienia szlifu progów. Będziemy potrzebowali podpórkę pod gryf, przyda nam się mieć jeszcze klocek korkowy, jeżeli będziemy odkręcali gryf, tak aby podłożyć coś pod gryf, aby on był w miarę ustabilizowany. Belka metalowa z idealnie gładką powierzchnią, do której będzie przyklejony papier ścierny 240 lub 320. Pamiętajmy, aby papier był przeznaczony do metalu. Taśma maskująca, potrzebna będzie prosta krawędź metalowa, pilniki do kształtowania główek progów. Różne ostrza pilników są zaprojektowane do różnych progów typu medium, small i jumbo. W naszym przypadku użyjemy pilnika o ostrzu jumbo. To jest innego typu pilnik o wymiennych ostrzach, który również może służyć do profilowania progów. Będziemy potrzebowali fret rocker, czyli takie małe czterokątne narzędzie o gładkich, idealnie prostych krawędziach, które będziemy przykładali do odpowiednich progów i sprawdzali, czy progi są wypukłe, czy też nie. Marker, którym będziemy oznaczali progi, oraz gumki różnego typu, różnej granulacji. To są gumki firmy Hosco, które są ściernymi materiałami pozwalającymi polerować progi od dużej ziarnistości aż po bardzo małą ziarnistość. Zamiennie możemy skorzystać ze zwykłej gumki i papierów ściernych rzędu 400, 800 i 1200. Przed przystąpieniem do pracy z progami musimy ustawić nasz gryf na płasko. Do tego przyda nam się linijka z wyżłobionymi wcześniej miejscami, w których są progi. Pamiętajmy, aby ta krawędź była równa. Przykładamy tą linijkę do centralnej linii gryfu i widzimy stąd, że gryf ma delikatne odchylenie, patrząc na przestrzenie, które znajdują się pod środkowymi progami. W tym celu dokręcamy odrobinę pręt. Pamiętajmy, żeby użyć maksymalnie ćwierć obrotu. Następnie przykładamy, weryfikujemy jeszcze raz. Widać, że już jest w porządku, w związku z czym możemy zabrać się za przygotowanie podstrunnicy do pracy przy progach. Sprawdzamy nasze progi po ściągnięciu strun za pomocą fret rockera, takiego czterobocznego narzędzia, które ma proste krawędzie. Przykładamy je do poszczególnych progów, zaczynając od początku aż do końca i szukamy, gdzie prog zaczyna wystawać. Sprawdzamy to w trzech miejscach. Na początku, w środku i przy strunach basowych. Jeżeli nic się nie dzieje, progi są równe. W miarę przenoszenia się w kierunku mostka zmieniamy ułożenie rockera tak, aby można było spasować trzy progi. Tutaj widać w środku, że się rusza. Znaczy to, że ten próg jest wyżej niż pozostałe progi. W tym miejscu pojawia się brzęczenie struny. Struna obija się o próg. Szukamy dalej.
Tutaj jest kolejny problem. Tak samo tutaj. No i tutaj. Rocker pozwoli nam zweryfikować na samym początku, jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad progami, czy rzeczywiście problemem brzęczenia struny jest nierówny próg, czy też może coś innego, na przykład skręcony gryf lub złe ustawienie, zły setup, za niska akcja. Niemniej jednak mając rocker, przykładając go do progów, możemy zobaczyć i jednoznacznie stwierdzić, czy należy profilować tylko mały obszar, czy też wszystkie progi. Jeżeli pojawiają się problemy na początku gryfu tu i w środku, i gdzieś na końcu, zalecam zrobić cały szlif gryfu. Jeżeli jest to tylko jeden mały element, można zamknąć się w obrębie kilku progów do przodu i kilku progów do tyłu. Tak, żeby nie uszkodzić w trakcie pracy powierzchni podstrunnicy, nalepiamy taśmę maskującą. Staramy się to przykładać tak blisko progu, jak się da. Mamy przyklejone wszystkie pola między progami. W tym momencie, jeżeli macie możliwość, aby odkręcić szyjkę gitary od korpusu, to zalecam to zrobić. Natomiast w sytuacjach, gdy szyjka jest wklejona, tudzież gitara jest skonstruowana w konstrukcji neck through body, wtedy będziemy musieli pracować na całym instrumencie. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić przed przystąpieniem do szlifu, jest zaznaczenie czarnym markerem wszystkich progów na ich powierzchni. Zabieramy się za szlif progów. Chcemy być jak najbardziej w linii, w której będą potem biegły struny. Już stąd widać, że pewne progi były wyżej, pewne były niżej i znowu wyżej. Dobrze jest również w trakcie pracy podłożyć sobie coś pod centralną część gryfu, tak aby on się nie ruszał. No i sprawdzamy jeszcze raz. W momencie, w którym zauważymy, że na czubkach progów nie ma już markera, możemy zabrać się za kolejny etap. Następną czynnością, jaką będziemy robić, to przy użyciu pilnika o odpowiednim profilu. W tym przypadku są to progi jumbo, czyli musimy użyć profil dość szerokiego, jumbo. Będziemy kształtowali nasz próg. Będziemy nadawali im taki profil, jaki był pierwotnie zakładany. Robimy to tak długo, aż próg będzie miał zaokrągloną głowicę tutaj. W stosunku do progu wcześniej, który był ścięty, widzicie, jest płasko. Tutaj chcemy mieć to zaokrąglone. Możemy zostawić minimalną taką linię płaską na samej górze, ale nie więcej. Przed zamontowaniem szyjki z powrotem jeszcze raz sprawdzamy i przed ostatecznym polerowaniem progów sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko jest jak należy. Robimy to dla każdego progu, dla każdej jednej sytuacji na gryfie. Tak, aby mieć 100% pewność, że po wypolerowaniu wszystko będzie jak należy, żeby nie trzeba było robić całej tej pracy jeszcze raz. Następnym etapem, właściwie już ostatnim przy pracy nad progami, będzie ich wypolerowanie. Kiedy wiemy już, że progi są ukształtowane, mają swój profil, pierwotny profil, trzeba będzie je teraz ładnie wyrównać i wygładzić. Do tego możemy użyć albo kilku typów gumek, które
mają różną ziarnistość i pozwalają różnie ścierać. Działają jak papier ścierny lub jak kamień do ścierania. I pracujemy od najgrubszego aż po bardzo gładki. Lub możemy użyć zwykłej gumki do mazania, papieru ściernego o grubości 400, potem 800 i ewentualnie 1200 i zrobić dokładnie to samo. Efekt będzie podobny, z tym, że często łatwiej jest dostać zwykłą gumkę do mazania i papier ścierny niż te specjalistyczne, w tym przypadku akurat produkowane przez japońską firmę Hosko gumki, które notabene są bardzo, bardzo fajne. Jak to robimy? Bierzemy ową gumkę i polerujemy progi tak długo, aż znikną te największe zadrapania, te największe oznaki używania pilnika. Proponuję robić najpierw jedną grubością wszystkie progi, a następnie kolejną i kolejną. Już stąd możecie widzieć, że próg, który wcześniej miał zarysowania, już po jednokrotnym użyciu nawet dobrej gumki, właśnie tej zdzierającej, zaczyna uzyskiwać ładny połysk. W przypadku gumki najprościej jest owinąć gumkę papierem ściernym i w taki sam sposób polerować progi. Będziemy musieli raz na czas wymienić papier ścierny, gdyż się on po prostu zużyje. Progi polerujemy dalej kolejnymi grubościami. Tak, aby uzyskać gładkość, aby nie było widocznych rys. No i progi mamy gotowe. Warto wspomnieć, że zdarza się czasami, że gitara, która przychodzi do serwisu, ma bardzo ostre krawędzie tutaj na końcach progów. Wykorzystujemy wtedy do tego wąski pilnik, który ma profil z jednej strony prostokątnie płaski, z drugiej strony delikatnie zaokrąglony tutaj i ścieramy ostrą krawędź jednym szybkim ruchem. Wtedy progi już są bardzo fajne i wygodne do grania, nie będziemy się przecinać. Po skończeniu pracy z progami odklejamy taśmę maskującą, no i przykręcamy gryf do gitary. Montujemy struny i robimy do końca setup. W tym filmie mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda praca z progami, jak wygląda serwis szlifu progów. Jak widzicie, zajmuje to trochę czasu, każdy próg wymaga osobnej uwagi, każdy próg wymaga dokładnego wyszlifowania, ukształtowania korony progu, a potem wypolerowania tak, aby nie było później problemów z brzęczeniem strun, obijaniem się strun o próg. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, mam nadzieję, że w miarę własnych możliwości spróbujecie sami zrobić serwis swoich progów, oczywiście zachowując wszystkie wskazówki i kolejność wykonywania tego procesu i że dzięki temu Wasza gitara będzie brzmiała bardzo dobrze, dużo lepiej, a sami będziecie mieli dużą satysfakcję z zrobienia pełnego serwisu. Pozdrawiam serdecznie.